u nas Europa i Komisji Europejskiej. Pomieszanie i braku do jakby orientacji ze strony Komisji Europejskiej. Czyli pewne hasła i na tym się sprawa kończy. Trzecią sprawą niezwykle istotną było to, że Komisja Europejska zarzuciła sobie, zresztą w pewnym sensie przebiegle, że możemy być w drugim spotkaniu tej grupy, a Paul Nikolczyk zarysował uczestnictwo z Borussią Dortmund również jednego. A więc chcę pokazać, że Polska jest unikatem pod tym względem. Polskie lasy państwowe, a na terenie Puszczy Białowieskiej, no, przy czwartej powierzchni są lasy państwowe zagospodarowane, a jedna czwarta powierzchni to jest Park Narodowy, należący również do państwa, ale tam, gdzie są polskie lasy państwowe, tam człowiek ma prawo chodzić po tych lasach, ma prawo zbierać grzyby, ma prawo zbierać jagody, ma prawo obserwować ptaki, ma prawo polować. To mają prawo Szwecji. Te drzewa, które zostały zaatakowane Szwecami, a przyjęli próchniają się na całym świecie. W związku z tym usuwamy tylko i wyłącznie te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, a również walkę z degradacją Górnika Dukata po to, żeby nie nas kupowała od dalszych czasów. Na bloty jest siedmiokrotna medalistka olimpijska w polskiej atletyce Irena Szewińska. Chciałam, że będzie... No więc nasze argumenty należy z tego, co widziałem. To, ja bym powiedział, zrozumienie 15 sędziów Unii Europejskiej. Szczególne pewnie, jak również organach mówi, o obrazach, o krzyżach, o bałwochwalstwie. Boże, przecież wiadomo, że to bałwochwalstwo. O czym my mówimy? Chodziło również to, że Polska powiedziała, że autentycznie zna dyrektywę ptaszą i tarpitatową i respektuje całkowicie prawo Unii Europejskiej. I właśnie składa te swoje tutaj dowody na to, że te wszystkie dowody, które skierowała Komisja Europejska, są totalnie bez wartości. Również te dowody, które Komisja Europejska przedstawiła w formie zdjęć, okazały się, że zdjęć w ogóle nie można wypisać z żadnego miejsca. Być może te zdjęcia pochodziły z różnych kadłów, prawda? I one były załączone jako... A z nami jest Jan Podgorski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Prosto nie wiem, jaki będzie wyrok, czy też jaka będzie decyzja, bo to jest lepsze stwierdzenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że odniosło to, no ja bym powiedział, takie duże, na nasze motywacje i nasze odpowiedzi odniosły duży skutek przed jego wejściem w życie. Czyli rozumiem, że państwo tutaj... Polskę jako kraj ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, gdzie nauka
oczywiście ekologia stosowana funkcjonuje i ona ma zastosowanie. Wiemy, o czym mówimy, jesteśmy liderem w skali Unii Europejskiej, a równocześnie mamy młodych ludzi, którzy nas wspomagają. Trump, a zresztą poprzednia prezydencja też o tym